Nieprawidłowości podczas głosowania nad suwalskim budżetem obywatelskim zostały stwierdzone przez urzędników magistratu. W efekcie prezydent Czesław Renkiewicz zdecydował się na zawiadomienie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Na jeden projekt Parku Łański zostało oddanych w krótkim czasie bardzo wiele głosów z tego samego komputera. Według wydanego przez ratusz oświadczenia w ostatnim dniu głosowania na Park Ułański wpłynęły aż 924 głosy. Najwięcej w ciągu ostatnich 5 godzin głosowania. Wszystkie z jednego IP. Serwer w Syrii zarejestrowany w Budapeszcie i no widać, że a głosy oddawały osoby zmarłe. Głosów zidentyfikowanych jako pochodzące od osób nieżyjących, co ustalono po sprawdzeniu bazy PESEL, ujawniono aż 43. Ostatni głosujący z zaświatów zmarł w 2008 roku, wynika z ustaleń urzędników. Na liście głosujących oczywiście znalazły się również osoby, które żyją. Część z nich zapytano bezpośrednio, czy oddały swoje głosy na ten projekt. Każdy z zapytanych zaprzeczył. Według oświadczenia wydanego przez magistrat, prezydent Suwałk zarekomenduje komisji zliczającej głosy unieważnienie tych 924 głosów, by nie miały one wpływu na ostateczny wynik plebiscytu.